Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKUTUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam, w tym poradniku zajmiemy się włączeniem lub wyłączeniem funkcji świateł skandynawskich odpowiadających za automatyczne uruchamianie świateł tuż po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu. Omawiana funkcja będzie pokazana na przykładzie Volkswagena Golfa 5 generacji. Przechodzimy do programu MAXIEKU oraz łączymy się z centralą elektroniczną. Po połączeniu przechodzimy do zakładki Adaptacje i tutaj wybieramy opcję kodowania. Następnie klikamy na klawisz odczytu, po czym poszukujemy bajtu 0, a docelowo interesuje nas bit 3. Ten właśnie bit odpowiada za włączenie omawianego trybu skandynawskiego, czyli automatycznego uruchamiania świateł po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu bez konieczności ustawiania świateł pokrętłem. Warto też zaznaczyć, iż opcja piętro niżej, czyli bit 4, zwany również trybem północnoamerykańskim, odpowiada za włączenie tylko przednich świateł mijania po zwolnieniu hamulca ręcznego. Bardzo przydatna funkcja, która ma wpływ na żywotność żarówek i akumulatora. Po odpowiednim dobraniu interesującego nas trybu zaznaczamy okienko oraz klikamy na przycisk Wykonaj. Gdy sterownik pozytywnie przyjmie kodowanie, to procedurę możemy uznać za zakończoną. Jeżeli interesują Cię również takie proste kodowania, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.